Muszę przyznać, że bardzo się denerwowałam i zastanawiałam się, czy wziąć udział w tej sesji, bo był to dla mnie stres, tak? Bałam się opinii ludzi, tego co pomyślą inni, no bo wiadomo, że no jednak ludzie lubią takie tematy, żeby później obgadywać, a patrz, a gdzie ona ma tutaj za dużo, a tu za mało, a jaki biust, a wszystko. No i to trzeba było mieć jednak dużą pewność siebie i odwagę, żeby się na to zdecydować. Zdecydowałam się na to i byłam zadowolona, chociaż jak miałam się pierwszy raz ściągnąć górę od stanika, to się bardzo stresowałam i było to dla mnie no, stresujące, dlatego że było tam pełno osób, których nie znałam, tak? Sami mężczyźni praktycznie, no i ja bez stanika, więc to było troszeczkę takie krępujące, ale podeszłam do tego profesjonalnie i nie pokazałam tego po sobie, no i starałam się, żeby zdjęcia były jak najlepsze. Sesja była bardzo ciężka, trwała od rana do wieczora. To się tak każdemu wydaje, że taka sesja to jest prosta sprawa. Cały dzień są mięśnie twarzy, mięśnie całego ciała naprężone, napięte, więc to jest gorsze od jakiegoś wysiłku, tak? Chociaż wszystkim się wydaje, co tam zrobienie takich kilku zdjęć. Także ja z efektów sesji jestem bardzo zadowolona, zresztą myślę, że nie tylko ja. No. A tak troszeczkę skromnie mówiąc, to chciałabym, żeby jednak ludzie się pozytywnie o tym wypowiadali, chociaż różne są opinie, wiadomo. No bo to nie jest takie łatwe, jak rozebrać się do sesji. Ja też starałam się, żeby te zdjęcia były tak zrobione ze smakiem, żeby ta nagość, pomimo tego, że jest nagością, gdzieś była taka zrobiona ze smakiem. No i myślę, że mi to się udało, także z tego jestem zadowolona.